Panie prezesie, najbliższe dni, pierwsze dni marca to nie tylko żołnierze wyklęci. IPN także zaangażował się w obronę dobrego imienia Polski. Państwo chcecie naprostować kłamstwa, które powiedziała pani Mitchell, dziennikarka ze Stanów Zjednoczonych. Tak, rzeczywiście, tym bardziej, że one padły wobec milionów oglądających ten program i mimo, że sprostowanie ukazało się na Twitterze, nie uważamy tego za satysfakcjonujące. Domagamy się i prowadzimy w tej sprawie korespondencję z tą agencją telewizyjną amerykańską, domagając się sprostowania w takiej samej formie, w jakiej ono padło, czyli na wizji. Mamy przygotowany pozew i myślę, że to ten termin minie w ciągu najbliższych dni, zostanie on wysłany. No musimy zareagować, bo kłamstwo było tak ewidentne, że tu nie ma żadnej wątpliwości. Tu nie można, Instytut Pamięci Narodowej nie może być bierny wobec tak wprost mówienia nieprawdy o naszej historii II wojny światowej.